Polska, Egipt, Polska, Egipt. Dobra, jak pewnie wiecie, bo nie wiecie, sobie wakacje miałem w Egipcie, teraz wróciłem do Polski, klimat jest całkiem inny, no i w sumie dzisiaj pokażę wam, co będzie się działo, co będę robił w ciągu dnia i powiem wam, że jeszcze u mnie, jako że mieszkam na wsi, tak jeszcze funkcjonuje system średniowieczno, nie wiem, średniowieczno-nowożytny czy jakoś tak, mianowicie często ze swoimi kolegami pomagamy, z kolegami, przyjaciółmi pomagamy sobie w zamian za przysługi, na przykład ja komuś pożyczam przyczepkę samochodową, czy ja komuś daję swój samochód, bo mam dwa samochody, które teraz jeżdżą, czy robię jakąś inną przysługę, jak ktoś z moich kolegów nie ma pieniędzy, to wie do kogo się zwrócić, do mnie oczywiście, i staram się z kolegami żyć, tak samo jak mnie nie ma na przykład tutaj, to koledzy też jakąś tam przysługę mi wręczają i jakieś tam zadania, które im powiem, jak mają czas, to wykonują. No i wam teraz pokażę, co moi znajomi bardzo mi pomogli, dziękuję. Nie będę chyba z imion wymieniał, bo nie wiem, czy tak wypada, czy by chcieli. Co moi znajomi robili w trakcie tego czasu, gdy ja byłem w Egipcie. Więc tak, zostało nawiezione bardzo dużo gałęzi, bardzo dużo drzew. Mam trochę działek, gdzie jest sporo gałęzi drzew, tak czy siak trzeba je wyciąć. No i tutaj to wszystko widzicie i o co z tym chodzi. Tutaj są moje trzy oczka w sumie już, takie większe. Teraz będzie słabo widać, bo jest śnieg, więc ten śnieg trochę tak przeszkadza. No i dobra, mamy te całe oczka. Nieduże, one będą specjalne do ryb i patrzcie, brzegi się obsuwają. I o co chodzi? Po to przywieźliśmy te gałęzie, to wszystko, aby faszynowanie stawu zrobić. Ale to będzie niedługo w przyszłych filmikach, bo jak widać, te brzegi troszkę się nam tutaj pospadały, troszkę się popsuło i będziemy tak brzegi zabezpieczać tym faszynowaniem stawu. Każde z trzech oczek, no te najbardziej się rozpada, bo są brzegi strome. To na przykład w ogóle nic się nie stało, bo brzegi są takie ładne, dość spoko, łagodne. W ogóle operator koparki był bardzo ogarnięty gość, co może zresztą widzieliście. Dalej jest trzecie, kolejne oczko, takie już troszkę delikatnie większe i ono też jest tak łagodnie ustawione. Dalej, jakieś tam ledy, kamerki, ledy, w sumie bardzo fajnie im to wyszło, więc to na plus, mnie w tym czasie nie było. Sadzimy troszkę drzewek, znaczy wiecie, teraz jest ziemia twarda, na razie tylko one są w doniczkach, ale potem będą tak naokoło obsadzone i jak widzieliście, to są drzewa iglaste. A do drzew iglastych lgną, czy jakoś tak to się mówi, idą komary, więc jako, że mam tutaj dużo drzew iglastych będzie, no to będzie dużo komarów. Dobrze czy źle? Źle jak ryby łowić, ale jak hodujesz to dobrze, z tego względu, że komary swoje larwy składają w wodzie. Dzięki temu zabiegowi będzie dużo więcej pokarmu naturalnego. Właśnie, może widzieliście wcześniej w tych moich filmach mojego owczarka niemieckiego. Mam malutkie owczarki, 6 malutkich. I to takie wiecie, no bez rodowody to prawda, ale oryginalne, prawdziwe po Michaela Psie zresztą, bo Michael też ma owczarka. No i takie fajne pluszaki. Temat bosenów, bo to dość ciekawy temat, bo mi dajecie często pytania. Czy lód nie rozsadzi tych bosenów? Nie, nie rozsadzi. W tamtym roku przy minus 20 była woda, nic się nie stało. Znajomi też mieli pompki dać do bosenów. Jak widać dali, fajnie się wywiązali. Myślałem, że no nie sądziłem, że tak będę zadowolony z ich pracy, więc super fajnie. Sprawdźmy sytuację w innych oczkach. Bosenach wróć. No to jest ok. Fajnie, że w każdym chodzi tlen. Więc super. Elegancko. No tutaj jest tak bulgocze. Dobra, jest git. Dobra, ogólnie się okazało, że w stawie jest jakieś źródło, które nie zamarza. To chyba nawet drugie jest tam dalej. Zrobiłem kilka przerębli takich, żeby sprawdzić jaki jest lód. Lód ma około 5 cm, bezpiecznie za 8. Przez cały prawie 1,5 tygodnia jest lód. I żadna pompka nie chodziła, więc aby uniknąć przyduchy, to motopompę damy. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Bo na razie wszystkie moje filtry pompki są zajęte w basenach. Więc kupiłem za taką najtańszą motopompę, którą tutaj wrzucamy wiadomo do przerębla. Tutaj jest w miarę głębiej troszkę i tu dalej jest kabel i normalnie puścimy wodę. Wodę z zestawu na staw. Dobra, tam jest motopompa, taka mała. Tutaj jest przewód i ta woda będzie leciała stamtąd, tutaj i tu będzie ściekała sobie do stawu dalej. No, podejrzewam, że to się rozpuści. Ja sobie zaraz jeszcze kilka przerębli tutaj wywiercę pewnie, żeby ta woda miała gdzie opadać. Więc to takie napowietrzanie, to też trochę na powietrze. Dobra, i obecnie tam chodzi motopompa, a tutaj tak leci woda. Mam nadzieję, że ona roztopi ten lód, który ma kilka centymetrów. Zresztą widać tam jak śnieg roztapia. Tutaj też na przykład. No zobaczymy, czy z tego będzie, czy to zadziała, czy nie, czy to jakiś głupi pomysł, czy normalny. Na dniach pewnie normalne pompy się zamontuje, albo coś innego się wymyśli. Na razie trzeba się ratować tym, co jest. Dobra, jak widać motopompa chodzi. Ja podejrzewam, że pół godziny to tutaj będzie dziura. Ten lód się cały roztopi, bo widać, że się lekko topi. I takie napowietrzanie przynajmniej dzisiaj, może jutro, ale w ciągu najbliższych dni normalnie pompy będą. Więc taki patent, jeżeli ktoś z Was nie ma dostępu do prądu na łowisku, no to motopompa też da radę. Właśnie, kolejny temat to są paczki. Kreda i nie tylko. Doszedłem do wniosku, że Inpost trochę dupy daje. Więc z tego względu teraz nie tylko Inpostem będziemy wysyłać, bo nie są w stanie odbierać wszystkich paczek, a w ogóle w czerwcu proponowali umowę na jeszcze większą ilość paczek, abonament jeszcze większy niż obecnie płacę, a nie są w stanie się wywiązać z tego, co teraz jest. Mimo że zabierają paczki w sobotę i w niedzielę, więc to jest na plus na pewno. Tak czy owak będziemy pewnie DPD puszczać przesyłki jeszcze, tak aby nie było zaległości. No, logistyka po prostu się ukłania i jak się nie udaje jedną firmą, to będziemy dwoma wysyłać. Dobra, czas na kolejne moje zadania, motopompa motopompą. Ja biorę się za pompki, zamówiłem sobie kolejną pompeczkę, a dwie takie małe pompki sobie natychmiastowo teraz wrzucam do stawu, bo zawsze wolę się wcześniej zabezpieczyć. No i teraz w sumie jest kilka rodzajów montaży tych pompek. Te pompki są albo za chwilę będą na skleprafish.pl, dzięki nim możemy uratować staw oczko wodne przed przyduchą, która w tym roku jest bardzo możliwa. To jedna możliwość to jest prosty, zwykły kabel, trzeba dokupić taki kabel, bo to jest akurat dokupiony, bo my w zestawie dostajemy te rzeczy, które są tutaj. Ja sobie dokupiłem taki kabel, obciążenie na końcu i wtedy tą rurką wylatuje powietrze. Oczywiście też warto kamienie sobie jakieś tam dać takie napowietrzające, one są lepsze niż coś takiego. Ja muszę dokupić specjalny kamień do tego, bo ten jest za wąski, więc to jest w ten sposób. A dalej kolejny sposób to to, co jest w zestawie, wykorzystać, czyli mamy tu pompeczkę, tutaj takie zawory blokujące robię, czyli tędy powietrze uciekać nie będzie, powietrze będzie szło tędy, dam takie 2-metrowe odcinki i dam tutaj kamienie i on sobie tędy tu będzie szło, ta jest pompka taka mniejsza i te dwie pompki na, obecnie teraz podrzucę sobie, dam sobie pod te baterie, to są takie duże powerbanki, które wiele razy pokazywałem, one mają wejścia na wtyczki, te wiecie normalne do prądu, jak i też mają te wejścia do ładowarki samochodowej. Ja od tego zgubiłem ładowarkę. W ogóle jeżeli ktoś zna kabel z takim wejściem, to jest to nie jest takie cienkie wejście, tylko to jest grubsze wejście, to nie jest te klasyczne cienkie wejście, tylko takie trochę grubsze, no to jeżeli ktoś z Was zna, wie gdzie mogę kupić taką ładowarkę, to niech mi wyśle link, to będę bardzo wdzięczny, ewentualnie jakiś rabat na sklep fajny mogę dać. Bo ja kurde zgubiłem tą zwykłą ładowarkę od tego, tej baterii, ale mam samochodową i po prostu sobie z tego powerbanka ładuję tego, bo ten ma takie klasyczne wejście, to wiecie, od zasilacza, od komputera i na razie sobie to dam do stawu. Ten i ten powerbank wytrzyma około 12 godzin używania takiej pompeczki. Tego powerbanka się ładuje w godzinę, no tego w kilka godzin. Tego w godzinę ładujemy, ma bardzo dużą pojemność i taką większą pompkę to spokojnie 10-12 godzin wytrzyma, tyle dziennie jak najbardziej wystarczy. Dobra, pompka odpalona, zużycie prądu to chyba to 18 W, tak, jak się nie mylę. Pokazuje mi, że 7 godzin będzie chodziło. No ale jest 83% baterii, więc jak damy na 100% baterii, no to będzie około 10 godzin prawdopodobnie. Tak plus minus, nie? Ta znacznie większa pompa ma zużycie 61 W. W tym filmiku to tyle, w następnych filmikach zobaczycie jak te pompy pracują w stawie, jak zabezpieczam staw przez zimę, zobaczycie faszynowanie stawu, wyławianie ryb z tych basenów, zobaczycie co zostało, co z tymi rybami zrobię, czy można z ryby od razu po wykopaniu stawu, więc zapraszam na kolejne filmy.